Szymona, ja jestem Adi, a dzisiaj zagram sobie Farminga 2022, czyli 22 życie młodego rolnika. Odcinek. Już chwila, moment, wejdę sobie na mój kanał. O, akurat dostałem wiadomość. Odcinek numer 28. Prasowanie kostek w marcu. Siana. Także może być dosyć ciekawie. Ile 30 sekund taki mój wstęp ma? No cóż. Wiadomo, pieniądze miło były, bo załatwiłem sobie prasę, musiałem znowu wypożyczyć. Plus do tego 2000 litrów wody kupiłem. I trochę nawozu, żeby rozsiać na pszenicę i tak dalej. Ale na swoją drogą. Dobra, 60 po małych modernizacjach. Ogólnie po tej naprawie będzie pierwszy raz jeździła z prasą. Zobaczymy, jak jej pójdzie. I zajedźmy sobie od tej strony. Rozłóż się. Załącz się. I tak, dwójeczka. A na dzisiejszym odcinku... O kurde! Czekajcie, bo to... Ale to w sumie poprzeczniak. Poprzeczniak wziąłem sobie chyba z 4 razów. Także... Dobra. To tylko taki pierwszy wystrzał był. Ten. Jak to się nazywa? Chciałem coś mówić, ale zapomniałem. No co? Odcinek będzie na środę. Znając życie. Prasujemy sobie. Tamte rzeczy, co niektóre zrobiłem. No poza odcinkiem. No bo co? No... W następnym odcinku sobie już przewiniemy. Sobie przewiniemy czas na, nie wiem, na czas letni. Znaczy, no na wakacje już. Także... Może być dosyć ciekawie, bo już chyba będziemy zaczynać żniwa rzepaku. W tym sezonie wam powiem, że rzepaku jest mało. Bardzo mało. Może w następnym sezonie coś się... Znaczy w sumie w następnym sezonie na pewno będzie więcej. No ale na razie jest tego rzepaku mało. Na razie wydatków jako takich nie mam. Na mojej gospodarce, no chociażby musiał tą prasę sobie kupić, bo cały czas pożyczać, no to tak przerąbane. No ale cóż. Zróbmy sobie screena, żeby coś tam na miniaturkę było. Czekajcie, bo to tylko w dzisiejszym odcinku będziemy sobie prasować. I no trochę sobie pozbieramy tych kostek. Bo czemu by nie? Znaczy no, no trochę sobie pozbieramy. Pewnie wszystkie zbierzemy na jeden zestaw, bo jednak widzę, że ich jest bardzo malutko. Wiadomo, no teraz muszę sobie pokombinować, no bo jakby ta prasa szła za mną, no to bym sobie ładnie elegancko wjechał. No i dupa jaś. Pustka nam wypcia... Kostka nam wypadła i... Już nie możemy przejechać po tym. No cóż. Nigdy nie mów nigdy. A zwłaszcza do mnie. Bo ja znajdę sposób. No i co? Te trochę siana musi mi dać...
Czyli musi wystarczyć, żeby przeżyły moje byki. Do, nie wiem, do lipca chyba, jak dobrze myślę. Także może coś. Nie, no, na pewno wystarczy. Później w lipcu sobie sprasujemy, ale no, wtedy najpierw zrobimy sobie żniwa rzepaku. Później ładnie, elegancko pszeniczkę. A czy nie, no w sumie, bo skosić. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo może będzie mieć idealnie pieniędzy na prasę. Znaczy, no może się uda kupić prasę, bo nie wiem za ile jest wystawiona na OLX-ie. Ale tak tylko tak mówię. Bo widać, że 60 sobie bardzo ładnie daje radę z nią. Pewnie na upartego ciapek by dał radę, ale to tam mniejsza. I do czego ja dążę? Bo będę mieć byki do sprzedania w lipcu. Będę mieć do sprzedania. No wiadomo, będę co miesiąc sprzedawał codziennie truskawki od teraz do września. Choć, no, od teraz do września. Także, no tak, dobrze zrobię od teraz do września. No to czyli trochę pieniążków też dojdzie. Później jeszcze te byki dwa. Gdzie dwa? Kurczę, Adi, palnie się w łeb. Cztery byki. Coś się wykmi. Ja na pewno mam plan. Jak jest plan w głowie, no to jest plan w głowie i bardzo dobrze. Bo w sumie jeszcze kopaczkę by trzeba kupić. Na upartego bym mógł znaleźć jakąś kopaczkę w krzakach na podwórku. Na pewno gdzieś tam konna stara kopaczka jest. Także nie wiem, czy kupię kopaczkę, czy czasem je poszukam. Bo mój Boże, kostkawałek się. Wow! Kostkawałek się zawinęła. No i co? Jak to bywa w ogóle? Które mi do tego odcinka? Ósma, serio? Śmiesznie. Dobra, sześć. No tak w sumie luźny odcinek mi się zrobił. Bo nie ma takiego zapierdzielu, że coś trzeba zrobić. W sumie będę musiał sobie tutaj jeszcze nawóz rozsiać, a jestem ciekawy, czy coś mam w rozsiewaczu, bo jakbym miał, no to bym jeszcze na odcinku postarał się to zrobić. Wyjdzie równo, czy będę mieć problem? Będę mieć problem. No ale cóż, nie bądźmy Żydami. Innym ludziom też dajmy zarobić. Ładnie, elegancko. Dzisiaj złożyła prasa. No niestety. Idziemy na gospodarkę. Zostawiłem 60 na dzisiaj. Na dzisiaj to chyba ona już się wysłużyła w dzisiejszym odcinku. Jakby tylko tak zjedziemy tutaj. Fajnie, nie moja prasa, już ją zarysowałem. 60 gasimy. Ciapka odpalamy, włączamy na neutralny. Ej, czemu? A, włączamy na nie neutralny bieg. Rujeczka polowa, szosowa, przepraszam.
No i co? No i pizda, ogień. Gaz w podłogę. Nie ma problemu. Dobra, szósteczka. I tu. Daję radę. Japek daje sobie radę. Fajnie. Znaczy, ogólnie od razu mówię, no na pewno nie będziecie widzieć, jak ja układam te belki. Bo to się nie opłaca. Sami w sumie wiecie. Wiadomo, jakbym... nagrywał... Bóg wie jaką... serię. Jakby miała odzwierciedlać wszystko z reala, z realnego życia, no to na pewno bym zaczął układać. Ale wiecie, może zacząłem tą serię realnie na tamtym kanale i tak przez parę odcinków, czyli przez chyba nawet nie jeden odcinek. Już grałem nierealnie. Także no. No ale cóż. Może w drugim sezonie. Coś się uda zrobić. Bardziej realnego, bo wiadomo, teraz... wyszło bardzo mało, bardzo dużo takich fajnych, typowo takich modów na małą gospodarkę, które jakby były, no, które by mi pozwoliły w tym momencie zrobić jakieś 3 razy lepsze gospodarstwo. Aha, czy żałuję, że zrobiłem tak jak teraz jest? Nie. Dlaczego? No bo w końcu 60 sobie wyremontowałem. Przepraszam, screena robimy. Nie wiem, czy by się zrobił drugi screen, ale cyk i jest git. Tu te 3 belki muszą mi jakoś wejść na tą jedną. Nie, już możemy sobie na wóz kłaść. Tak, możemy na wóz kłaść. Wiadomo, tyle ile wejdzie do koryta, tyle wsypujemy, a czy wrzucamy. Tyle ile nie wejdzie do tego, no to idzie na strych. Jeżeli mi coś zostanie do tego do lata, no to będę bardzo happy. A nie jestem bardzo happy, bo belka mi spadła. Proste, proste. I mam nadzieję, że ten odcinek się pojawi w środę, no chyba, że będę mieć lepszy internet, no to będzie odcinek w... czekaj... w... cię... we wtorek o 23:58. Nie no, śpiruję. Ja to jestem dobry bajerant. I tak, ile? 2, 4, 6, 7. 7 bel zostało. Mam nadzieję, że one jakoś wejdą. Tak, wejdą.
Ale przegazowa, no trochę sprzęgło za późno puściłem. Jestem cicho, bo na wozie staram się układać, żeby jak najwięcej tego weszło. I tak na górę, jak będę wrzucał, no to będę sobie wrzucał tak o. Ta strych. Chociaż w sumie by wszystko mogło wejść. Jestem ciekawy, ile tych ciuk zrobiłem. A czy no, kostek. Za dużo gienków się naoglądałem i ciuki powiedziałem. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Tak. Ile? Użycie litrów nawozu, mało, nasion, mało. Stworzone belki 31. I tu jedna się ukryła nawet. To 31 razy 600. Ile to jest? 31 razy 600. Osiemnaście i pół tysiąca litrów. No za oko. Znaczy na 18 600. To na pewno wszystko mi nie wejdzie do byków. No ale cóż, mogę sobie tak podjechać. Mogę, kto mi zabroni, najwyżej sobie na górę zrobię kółko. Czapkę już zgasimy, bo na pewno nawozu nie mam w siewce. Turururu. No, 123 litry. W sumie możemy sobie powrzucać. Ile mamy minut odcinka? No, prawie 20. Ja sobie poza odcinkę to zrobię. A to tak brzydko by wyglądało. Trzeba kupić. O, właśnie, trzeba kupić byczkowóz. Ta. Nie mów się, że te 18 tysięcy litrów to dla nich to jest nic. Jak to tak wygląda, no to blady. No. Podjedziemy sobie do przodu. Top. O! No to w sumie już mi się nie opłaca wrzucać ich na dół. Znaczy sobie tylko tak powrzucamy. Mam do końca. Zaraz otworzymy ten wrota, bo się byki mi poduszą. No bo co? Niecałe, pewnie 3000 litrów zostało tylko. No ale cóż, tak to już bywa. Ja się przy 330 tym, znaczy no Ursusie C330 się żegnam. Witam was w kolejnym odcinku. Już nie wtedy, kiedy beknę, tylko za 2 dni. A jak dacie w środę 5 łapek w górę, no to będzie za 10 godzin.
Za 10 godzin. No nie, w sumie. W czwartek. Dobra, na razie. Witajcie. Cześć.